Jeśli zapytałbym o przedstawienie czarnego charakteru z legendarium Tolkiena, zapewne wielu z was w pierwszej kolejności wymieniłaby Saurona. I nie ma się czemu dziwić. W końcu był on tytułowym władcą pierścieni, czarnym panem Mordoru, odpowiedzialnym za stworzenie pierścieni mocy i śmierć dziesiątek lub i nawet setek tysięcy istnień. Cytując jednak słowa Elronda z drużyny pierścienia, nic nie jest złe na początku. Sauron sam nie zawsze był zły. Mędrzec z Rivendell oczywiście nie myli się i w tej kwestii, bo jak możecie już wiedzieć z poprzednich materiałów, Sauron, podobnie jak Saruman, po zstąpieniu na Ardę był pomocnikiem Vala Aulego. Co zatem skłoniło Saurona do przejścia na stronę zła? W jaki sposób odłączył się od Valarów i jak usprawiedliwiał wszystkie popełniane przez siebie zbrodnie na przestrzeni wieków? Jak wyglądała jego droga ku pustce? By odnaleźć odpowiedzi na te pytania, nie wystarczy tylko prześledzić historię Saurona. Kluczowe będzie też poznanie jego sposobu myślenia. Zatem rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie, co mam do powiedzenia tym razem. Podobnie jak pozostali Ainurowie, Sauron, znany wówczas jako Mairon, został stworzony z myśli wszechpotężnego Eru Iluvatara przed rozpoczęciem czasu i stworzeniem Ardy. Brał więc on udział w tworzeniu świata i dołożył do niego swoją cegiełkę. Wiemy, że jego domeną był ład, planowanie i koordynacja. To właśnie one z czasem stały się także jego zgubą. Po zejściu na Ardę, Mairon był majarem w służbie Vala Aulego, kowala Śródziemia. Pod jego czujnym okiem Sauron konstruował swe dzieła i doskonalił rzemiosło. Owoce jego pracy ustępowały tylko tworom samego Aulego. Mairon uwielbiał, gdy jego twórczość była podziwiana i chciał, by jego wynalazki przydały się światu. Wewnętrznie rozrywała go jednak ambicja, przez którą każde kolejne dzieło musiało być lepsze od poprzedniego. Na to potrzeba niestety czasu, a Mairon nie należał do najbardziej cierpliwych. Zdawał sobie też sprawę, że wszystkie dzieci Iluvatara obdarzone zostaną wolną wolą, co z kolei kłóci się z jego wizją ładu i harmonii w świecie. I ciężko się z tym nie zgodzić. Jeśli chciałby wszystko było idealnie skoordynowane i szło według jego założeń, nie mogło być mowy o wolnej woli i robieniu tego, na co ma się ochotę. Niesubordynacja i chaos doprowadziły Mairona do szału. Dzieci Iluvatara musiałyby być w 100% posłuszne, a to zagwarantować mogła mu tylko pełna dominacja. Z tego też powodu Sauronowi imponowała szybkość i wyrachowanie, z jakimi działał Melkor. W przeciwieństwie do Valarów, którzy wszystkiego cierpliwie wyczekiwali, Melkor brał sprawy w swoje ręce. I mimo postępowania wbrew woli Iluvatara, często udawało mu się osiągać założone cele. Nie zwracał też uwagi na to, czy jego czyny są moralnie akceptowane przez pozostałych. Liczył się tylko efekt. Była to główna przyczyna, dzięki której Sauron dał się ostatecznie nakłonić, by przejść na ciemną stronę. Niestety nie jest nam znana dokładna data, gdy Sauron sprzeniewierzył się ideałom Valarów, lecz zakładam, że podszepty Melkora mogły wpływać na jego umysł już od pierwszych dni na Ardzie, gdy część Majarów podążyła za nieprzyjacielem. Mairon zachował względną neutralność przez pierwsze lata i podążył za nowym panem dopiero gdy ten na dobre ustabilizował swoją pozycję wśród Ziemi. Prawdopodobnie było to niedługo po przebudzeniu pierworodnych Iluvatara lub wcześniej. Głównymi umiejętnościami Mairona były zmiennokształtność i złoty język, pozwalające mu przez długi czas mamić swoje ofiary pozorami piękna i szlachetności. Jego czarom oprzeć mogły się tylko najostrożniejsze umysły. Niemalże natychmiast stał się najmożniejszym i najbardziej zaufanym sługą nieprzyjaciela. I podczas gdy ten przesiadywał w Utumno, Sauron sprawował pieczę nad Angbandem.
Gdy Valarowie odkryli złowrogi wpływ Melkora na pierworodnych Iluvatara, zaatakowali jego siedliszcze. W 1090 roku ery drzew rozpoczęła się wielka bitwa potęg, która wstrząsnęła Ardą. W przeciągu następnych 2 lat Melkor został pokonany, ale wycofał się w głąb Utumno. Oblężenie twierdzy trwało kolejne 7 lat, aż w końcu upadły Valar został pojmany przez Tulkasa i uwięziony. Utumno zostało kompletnie zrujnowane. Oberwało się także Angbandowi, lecz mimo iż Valarowie przeszukali najgłębsze jaskinie twierdzy nieprzyjaciela, nigdzie nie było śladu Mairona. Po pewnym czasie Sauron powrócił do Angbandu i wraz z Balrogami przygotował siedliszcze na powrót ich pana. Co ciekawe, mimo zagorzałego sojuszu Saurona i Morgota, ich ostateczny cel znacznie się od siebie różnił. Podczas gdy ten pierwszy chciał za wszelką cenę władać całym światem i podporządkować go swojej idealnej wizji, tak Melkor zamierzał zniszczyć dzieło Iluvatara, by na jego zgliszczach zbudować swój świat. Tak było przynajmniej na początku, lecz z biegiem czasu podejście Mairona zmieniło się. Sauron uczestniczył w złowrogich dziełach Melkora, czarnego nieprzyjaciela świata, i w jego oszukańczych, chytrych planach. W tym tylko był od swego pana mniej nikczemny, że przez długi czas służył komuś innemu, nie wyłącznie sobie. Z biegiem wieków stał się wszakże jak gdyby cieniem Morgota i widmem jego przewrotności, idąc w ślad za nim tą samą zgubną ścieżką ku pustce. Przez całą pierwszą erę Sauron służył w szeregach Morgota, wykonując jego złowieszcze plany. W przeciwieństwie do Gotmoga, który dumnie przewodził krwawym masakrom dokonywanym przez żołnierzy Mrocznej Strony, Sauron był oddelegowywany do działań specjalnych. Wszystkie starania zostały jednak bezpowrotnie zaprzepaszczone podczas Wojny Gniewu, gdy Morgot został obalony i runęły wulkaniczne szczyty Thangorodrimu w Górach Żelaznych. Sauron został zdany na siebie. Przybierając jedną z najpiękniejszych form, złożył hołd przed obliczem Eonwego, przywódcy Majarów i emisariusza Valarów. Sauron okazał skruchę i wyrzekł się wszelkich złych uczynków. To, czy oszukiwał, czy nie, pozostaje kwestią sporną. Niektórzy przekonani są, że po upadku Morgota Sauron szczerze przepraszał i obawiał się gniewu władców Zachodu. Z drugiej strony równie dobrze mogła to być tylko kolejna sztuczka zmiennokształtnego Majara. Podobnie jak Melkor przed laty, wykazał skruchę w Walinorze. Cały hołd miał jednak mało sensu, bo Eonwe, będąc Majarem, nie miał mocy rozgrzeszenia równych sobie Ainurów i nakazał Sauronowi udać się do Amanu, gdzie o jego losie zadecyduje przywódca Valarów Manwe. Zdjęty wstydem Mairon nigdy nie stawił się w Amanie. Bał się upokorzenia. Przecież przez latach w szrankach Melkora piastował zaszczytną pozycję, a Manwe zapewne skazałby go na żmudną pokutę, która miałaby udowodnić dobrą wolę Saurona. Gdy tylko Eonwe odpłynął do Amanu, Sauron umknął do Śródziemia. Zapewne do krain wschodnich, gdzie wciąż istnieli wyznawcy jego pana. Przez setki lat działał w ukryciu, nie dając żadnych znaków swego życia w Śródziemiu. Zapewne w tym czasie umacniał wiarę w Morgota w krainach wschodu, co otworzyło mu już podwaliny pod pełnoprawną armię. Nie da się też ukryć, że lubił, gdy ludzie byli mu posłuszni, a tacy właśnie mogli być dla niego zaślepieni wiarą w Morgota i Sterlingowie. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia. Minęło ledwie 500 lat, a Sauron ponownie zaczął knuć swoje okropne plany związane z Śródziemiem, będąc przekonanym, że Valarowie zdążyli już zapomnieć o tych krainach. Obrał Mordor jako swoją twierdzę i zaczął pojawiać się wśród elfów pod postacią pięknego emisariusza Valarów, Annatara. Co ważne, Sauron nie chciał zniszczyć Eregionu, Lindonu, Wielkiego Zielonego Lasu i wszystkich żyjących tam elfów. Jaki sens miałoby zabijanie swoich przyszłych poddanych, prawda? Celem Saurona było zdominowanie ich umysłów. Początkowo chciał zyskać ich zaufanie, obiecując to, czego najbardziej pragnęli – potęgi Valinoru w Śródziemiu.
Czemuż to Śródziemie miałoby na zawsze pozostać w nędzy i ciemności, chociaż elfowie mogli uczynić je krainą równie piękną jak Eresea, a może nawet jak Valinor? Skoro nie wróciliście tam, chociaż mogliście to zrobić, wnioskuję, że kochacie to Śródziemie podobnie jak ja. Czyż więc nie jest naszym wspólnym zadaniem praca nad wzbogaceniem tych krajów i nad podniesieniem tych elfów, którzy tutaj się błąkają, nie nauczeni żadnych umiejętności, do tego samego poziomu siły i wiedzy, jaki osiągnęli ich współplemieńcy za morzem? Później doszło do powstania pierścieni władzy w regionie. Lecz gdy powstał jedyny pierścień, elfy przejrzały podstęp Saurona i ten zmuszony był odebrać swą własność siłą. Cała wojna okazała się jednak fiaskiem ze względu na ludzi z Numenoru, którzy w ostatnim momencie przybyli z odsieczą. Od tego momentu Sauron pałał do nich nienawiścią, nie zamierzał jednak wypowiedzieć im wprost wojny, a uciekł się do podstępu. Ponownie mamiąc, tym razem całą rasę wyspiarzy tym, czego pragnęli najbardziej – nieśmiertelnością. Ponownie powołał się na Melkora i przekonał wielu Numenorejczyków do wyznawania upadłego Valara. To, jak wiecie z poprzednich materiałów, doprowadziło do zatopienia wyspy. Sauron utracił wtedy możliwość zmiany swojej formy wedle upodobania. Kończyło to definitywnie intrygi i wszelkie próby zwodzenia swoich przeciwników. Sauron stał się wtedy jeszcze bardziej podobny do Morgotha. Nie tylko w czynach, lecz także w zachowaniu. Gdy wszystkie sprytne plany zawiodły, jedynym sposobem, by uzyskać dominację nad Śródziemiem, było jego kompletne podbicie. Po powrocie do Mordoru, Sauron pragnął zniszczyć wszystkich tych, którzy nie byli mu posłuszni i do których pałał nienawiścią. Pierwszy atak padł oczywiście na Numenorejczyków, ale ci szybko zebrali sojuszników i zniszczyli potęgę ciemności. Trzecia era minęła głównie na odzyskiwaniu sił. Przez prawie 3000 lat Sauron gromadził ogromne armie Isterlingów i Orków, raz po raz organizując najazdy na Gondor czy Arnor. Gdy blisko końca trzeciej ery Sauron obwieścił dumnie swój powrót całemu światu, jego akcje miały głównie charakter destrukcyjny. Słabnące przez lata elfy nie stanowiły aż tak wielkiego zagrożenia. Toteż siły ludzi zostały wystawione na ogromną próbę. A jak skończyła się ta historia, zapewne już wiecie. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Pomoże to w tworzeniu dalszych materiałów. Jeżeli chcesz wspomóc dodatkowo nasz kanał i naszą pracę, możesz dołączyć do grona wspierających. Zostawiając suba i dzwoneczek, nie przegapisz też kolejnego materiału. A jeśli nie dane Ci było zobaczyć jeszcze poprzedniego filmu, to serdecznie zapraszam Cię do nadrobienia zaległości i do usłyszenia w następnym odcinku.